U mnie to jest jeszcze tak, to jest dłuższy po prostu okres oglądania. Mnie jest tak, oglądam twój kanał od roku, zgadzałem się z twoimi recenzjami, ale teraz uważam, że już pi***. I to jest, słuchajcie, to zawsze dochodzi do takiego momentu, gdzie po prostu ktoś ogląda kanał, ogląda i tak, masz wykres, tu masz czas, no nie? No tutaj masz jakieś tytuły, na odwrót, whatever, tu wychodzą tytuły i teraz jest tak, wychodzi na przykład, nie wiem, gra 1, ktoś się zgadza, okej, fajnie, wychodzi gra 2, ktoś się zgadza z twoją opinią, fajnie, wychodzi gra 3, ktoś nawet w to nie gra, zgadza się z twoją opinią, fajnie, no nie? A potem nagle wychodzi kolejna część jego ulubionego IP-sa, mieszasz to kurwa z błotem, mówisz, że z gównem i mówi, nie, no dobra, teraz to pierdolisz, odsubskrybowuję, lubiłem cię oglądać, stworzyłeś fajne materiały na temat tego, tego i tego, ale teraz już poleciałeś, wkurwia mnie ten kanał i nie chcę tego słuchać. To jest ten moment, w którym ktoś sobie zdaje sprawę, że ej, typ, którego oglądam na YouTubie, może mi się wydawał podobny do mnie, ale finalnie nie mamy takiego samego gustu. Inne rzeczy może interpretować inaczej, może lubić inne elementy, może nie lubić jakichś gier. I to jest taka bańka, która pęka. To jest taka bańka, którą ja na przykład sam celowo lubię przebić i na przykład powiem, że w FPS-y grają sami pierdoleni debile o niskim ilorazie inteligencji, bo nikt inny nie będzie czerpał satysfakcji bezsensownego strzelania bez żadnego systemu rozwoju. I teraz normalna osoba pomyśli, no to brzmi tak absurdalnie, no nie? Koleś, który gada o tym, jak Souls-like'i mogą kształtować człowieka, bla, 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 jak Souls-like'i mogą wpłynąć na to, że ty faktycznie ulepszasz siebie jako gracza, a nie wewnątrz, to przecież to jest absurdalne, że coś takiego by twierdził o FPS-ach, no nie? A nagle ktoś powie, o kurwa, ale powiedział o FPS-ach, o ty chuju, unsub, no nie? Ja na przykład takie rzeczy robię celowo, żeby tak jakby pewną gamę takich idiotycznych odbiorców odsiewać, no nie? Powoli, powoli, powoli. I czasem strzelam coś czymś takim totalnie absurdalnym, żeby zobaczyć, jak po prostu ludzie na to reagują. No wiecie, to jest jak z 8 milionami osób. No nie? Zobaczcie sobie materiał. Na kanale Archiwum jest materiał, jak gadam o tym, że dostałem maila, że ludzi nie ma 8 milionów na całym świecie, tylko 8 miliardów. Po czym mówię, że Jezu, jaka beka z tych ludzi i googluję to i mówię, że ci ludzie myślą, że są tacy mądrzy, a okazuje się, że ludzi jest 8 bilionów, bo tak pisze na angielskiej Wikipedii. Grono ludzi, które śmiało się z tego, ha, 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 jak można być głupim i nie strzelić żartu, że mówisz o 8 milionach, jak nagle jest zestawionym z drugim żartem, że ludzi nie ma 8 miliardów, tylko jest 8 bilionów, bo tak pisze po angielsku, to nagle siedzą i zaczynają pisać komentarze. Ty, a ty wiesz, że po prostu bilion po angielsku to jest miliard po polsku? No i masz takie niekończące się koło, no nie? Idiotów. No niestety, tak to wygląda. Mnie to śmieszy. Ja lubię sobie poczytać takie komentarze, ale no, ja lubię czasem strzelić takim totalnym bangerem. No zobaczcie sobie, jakie tam są komentarze.